Otwieram 56. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 21 radnych. Obecnych jest 20 radnych, tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam zastępcę burmistrza, Pana Krzysztofa Hreśmana, Pana skarbnika, media i wszystkich obecnych na sali. Dzisiejszą sesję zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragraf 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali wszyscy radni i przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2a porządku obrad. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/56. Proszę Panią Lucynę Jędryczka, Przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o przedstawienie opinii Komisji na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dochody, dział 600, rozdział 600, 95, zwiększenie o 20 000 zł planu dochodów z tytułu zwrotu przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, kaucji gwarancyjnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 705, zwiększenie o 8 500 planu dochodów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzony majątek i rozdział 707, zwiększenie o 38 000 planu dochodów z tytułu należności z lat ubiegłych, które zostały wyegzekwowane w 2022 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie o 35 000 planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-19 i 852-95, zwiększenie o 38 000 planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek od należnych pobranych świadczeń i rozdział nienależnie, przepraszam, pobranych świadczeń, rozdział 852-28, zwiększenie o 35 000 planu dochodów z tytułu wpływu należności za lata ubiegłe zaświadczone usługi opiekuńcze. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 915, zwiększenie o 15 000 zł planu dochodów z tytułu odszkodowań wypłaconych od ubezpieczycieli za uszkodzone słupy oświetleniowe. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 653. Zmiana wydatku inwestycyjnego na bieżący. Jest to związane z przebudową monitoringu i oczywiście zmienia się nazwa zadania na demontaż instalacji radiowych i konstrukcji antenowej. Jest to było tu przeznaczone kwota 54 tysiące. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-23, zwiększenie o 11 160 zł planu wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej. I rozdział 750-75, zwiększenie o 25 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na promocję. I rozdział 750-85, zwiększenie o 28 500 planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757-04, zmniejszenie o 31 770 zł planu wydatków z tytułu udzielonego dla TBS poręczenia. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 801, rozdział 801-04, zwiększenie o 65 100 zł planu wydatków związanych z odprawami emerytalnymi i rozdział 801-32, zwiększenie o 178 200 planu wydatków na bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, Pani Rada Machniewska. Chciałabym zadać pytanie dotyczące promocji, na którą przeznaczyliśmy 25 tysięcy, tak? Czy możemy usłyszeć jakieś szczegóły dotyczące tej promocji, plany?
No i przede wszystkim, jakie tego będą dla nas pozytywne efekty? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Może Pan Skarbnik dobrze, bo zna szczegółowe uzasadnienie tej pozycji. Na tyle, ile mogę oczywiście szczegółowo powiedzieć. Te wydatki związane są tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale w większości z zakupami różnych materiałów promocyjnych, tak? Czyli no, szeroko pojętych materiałów jakichś promocyjnych, trudno mi w tej chwili wskazać jakich, ale no, tyle mogę tylko powiedzieć, bo do tej pory, jak pamiętacie, żeśmy uchwalali bodajże budżet, tam było 50 tysięcy, jak się nie mylę, zdjęliśmy chyba około 20 tysięcy, zostało 30. No w Bartoszycach w międzyczasie odbyło się sporo tych imprez różnych, gdzie no, było to element też towarzyszący tym imprezom, to rozdawanie tych różnych gadżetów. No i w tej chwili no, praktycznie magazyn jest pusty. Dziękuję. Ja przepraszam, ale ja będę chciała jednak, żebyśmy usłyszeli osoby odpowiedzialne za promocję, bo tak naprawdę jeżeli mówimy o imprezach, które odbywają się w mieście, to my nie musimy naszym mieszkańcom promować naszego miasta. Promocja powinna być związana chyba z wyjściem na zewnątrz, a nie pokazywaniem mieszkańcom Bartoszyc, że u nas jest fajnie. Mieszkańcy sobie sami już wyrobią zdanie na podstawie tego, jakim się tu żyje, a nie na podstawie tego, jakim się mydli oczy. Więc może, no właśnie, więc fajnie by było, żebyśmy usłyszeli, co my takiego robimy, żeby miasto nasze było spostrzegane pozytywnie, a nie tylko w kontekście wydarzeń negatywnych, typu kogoś zabiją, kogoś zaaresztują, albo będą dużo mówić o placu betonowym, w którym nie ma drzew. To może chciałabym usłyszeć jednak, przepraszam, żeby pan mnie nie zrozumiał, ja nie chcę pomieszać pana roli w tej kwestii, ale fajnie by było, gdybyśmy usłyszeli jakieś plany dotyczące, konkretne plany dotyczące promocji miasta, ale nie dla mieszkańców Bartoszyc, tylko tak, bo tak to widzę, tak? Oczywiście, że tu nie chodzi o mieszkańców Bartoszyc, no to jest oczywista sprawa. Tu chodzi o to, że przyjeżdżają do nas różni goście na te imprezy i poza tym sporo też osób od nas gdzieś tam jedzie na różne imprezy i zabiera te gadżety. Czyli to chodzi o gadżety dla naszych gości. Tak, tak, aha, tak. Ty dodam, że aktywnie uczestniczymy w programach różnego rodzaju spotkań miast Cita Slow i też musimy tam się zaprezentować z jakąś formą promocji Bartoszyc, z jakimiś kwestiami dotyczącymi no, wizualizacji naszego miasta, przybliżania jego historii, dlatego też w tym kierunku są to nasze działania. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/56? Proszę o głosowanie teraz za, przeciw, wstrzymuje się. Nie działa. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2/56. Również tutaj proszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 i wynikają te zmiany ze zmian w budżecie, a ponadto wcześniej tutaj było, przegłosowaliśmy już zmiany, jest zapisana ta zmiana wydatku z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący, polegający na demontażu istniejących instalacji radiowych. W wieloletniej prognozie dodano też nowe przedsięwzięcie na lata 2023-2025, a dotyczy to abonamentu dzierżawy łącz światłowodowych wraz z instalacją i uruchomieniem oraz świadczeniem serwisu na potrzeby transmisji danych. Komisja, jak powiedziałam, zaopiniowała to pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały?
Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy miastu Berezne w Ukrainie. Jest to projekt oznaczony numerem 3/56. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Wcześniej w budżecie dokonaliśmy zapisu środków w wysokości 15 tysięcy złotych, a obecnie opiniujemy zakup rzeczowej pomocy dla miasta Berezny na Ukrainie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat? Proszę bardzo. Najpierw pani radna Binięta, później pani radna Machniewska. Ja chciałam prosić o przypomnienie ewentualnie lub o uszczegółowienie tego uzasadnienia, bo 15 tysięcy złotych na zakup, znaczy na pomoc, żeby kupić wszelkie materiały, środki techniczne dla służb ratowniczych. I tak mi się wydaje, że te 15 tysięcy to bardzo mało, więc ja właśnie nie pamiętam, czy to był pomysł, na czyją sugestię, czy to Berezne wystąpiło z prośbą o pomoc, czy to jest jakiś zapis? Tak. Konkretnie o 15 tysięcy, tak? Może nie konkretnie o 15 tysięcy, tylko wsparcie w jakiejkolwiek formie. Powiecie państwo, no wydaje mi się, że przy tych obecnych cenach te 15 tysięcy to jest bardzo niewielką sumą. Tym bardziej, że tak jak teraz porównujemy w stosunku do środków, które wydajemy my na promocję. Może byłoby to, no nie wiem, no dla mnie jest to po prostu mała suma, nie? Czy zbyt mała suma, żeby faktycznie wesprzeć konkretnie te służby ratownicze na Ukrainie. Przepraszam, tylko się wtrącę. A może byśmy też taką urządzili zbiórkę wśród mieszkańców, bo oczywiście prośba ze strony ukraińskiej dotycząca środków pomocy medycznej jak najbardziej, ale na przykład moi znajomi, którzy utrzymują kontakty z mieszkańcami Ukrainy, a którzy biorą udział taki czynny w obronie miast swoich, to twierdzą, że oni mają na przykład, nie mają problemów z żywnością, bo rzeczywiście wszyscy im pomagają, ale proszą na przykład o noktowizor. I wtedy rzeczywiście zaczyna się składka wśród znajomych, czy tam nawet wśród danej grupy, żeby kupować rzeczy, które są bardzo potrzebne, więc może, bo to, że my dajemy 15 tysięcy, ja bym się zgodziła, że 25 na promocję, a dajemy 15, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony no też rozumiem, że tych pieniędzy dużo nie mamy, ale może byśmy wzięli taki czynny udział my jako miasto w zbiórce pieniędzy i pomocy szerszej. Proszę jeszcze pani radna Zabłocka. Ja tylko mam pytanie, dlatego że jak poprzednio uchwalaliśmy właśnie te 15 tysięcy, padły wnioski o zwiększenie tej kwoty. Usłyszeliśmy wtedy, że to jest tylko zaczątek i że tę kwotę można zwiększać w każdej chwili i że to praktycznie pan burmistrz będzie już robił samodzielnie, będzie zwiększał, biorąc z pieniędzy, które już mamy na innych paragrafach. Także i w dalszym ciągu mamy te 15 tysięcy, czyli nie wiem, to nas zrobiono? Nie. Na szaro, nie, że tak powiem? Nie, w tej chwili jakby już jest udzielona pomoc na 15 tysięcy. I to jest te 15 dodatkowo. To jest łącznie 30. Proszę bardzo, pani przewodnicząca jeszcze. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałam zapytać, czy te 15 tysięcy, bo wcześniej zbieraliśmy, znaczy pieniądze przeznaczaliśmy na rzecz Komitetu Społecznego, na rzecz wspierania Ukrainy, czy te pieniądze, bo te pieniądze są akurat na rzecz naszego miasta partnerskiego, więc to są jakby właśnie dodatkowe pieniądze. Natomiast jeżeli...
Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o te zbiórki wśród mieszkańców, to one są w sposób ciągły prowadzone, bądź za pośrednictwem NGOs, organizacji pozarządowych. Różne instytucje publiczne również się włączają. Jest też pomoc prywatna. My też tutaj w ramach... Tak, to są potrzeby różne tak naprawdę. Nie chodzi o buty tym razem i o jedzenie, ale o sprawy takie poważniejsze związane z jakimś asortymentem ratunkowym i tak dalej, i tak dalej. Więc instytucje, o ile ja mam wiedzę na temat pozyskiwania jakichś darów na rzecz Ukrainy, to są uskuteczniane w sposób ciągły. Dziękuję. Ale czy my wiemy, czego ta druga strona chce? Bo tak jak powiedziałam, no, zgłoszono moim znajomym, że chcą konkretnie czegoś i dokonano zbiórki na konkretną rzecz, która jest związana z przedmiotem, która jest związana z obroną danego miejsca zamieszkania, danego miasta. Więc czy my wiemy, czy sami sobie wymyślamy tę potrzebę? Nie, nie. No jeżeli... Proszę Państwa. Jeżeli chodzi o kwestię tej współpracy z tym komitetem, to komitet tam mają swoich ludzi na Ukrainie. To ta pomoc była celowana, ona nie była taka, że od tak sobie. Druga, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest te 15 tysięcy, o których teraz mówimy i to jest też, to jest pomoc na ich wniosek z konkretnymi potrzebami, tak? Wymienili je, skatalogowali, więc my częściowo, no wiadomo, nie wszystkiego nie mogliśmy kupić, ale kupiliśmy część. Chodzi to przede wszystkim o ochronę przeciwpożarową i tak dalej i wiele rzeczy z tym związanych. No jest jeszcze trzecia rzecz, która jakby nie ma, nie widać tego w budżecie, ale otrzymaliśmy od naszych przedsiębiorców darowizny rzeczowe typu ubranka, smoczki, no takie dla dzieci, pampersy i to zostało też przekazane na rzecz komitetu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 56. sesji Rady Miasta Bartoszycy. Dziękuję Państwu za obecność.